Do licznych ryneczkowych imprez dołącza kolejna przepyszna propozycja. Tym razem szefowie kuchni wzięli na warsztat wspaniałości z leśnego runa. Jesienne grzyby, owoce i zioła to składniki potraw, którymi raczyli się klienci gorzowskiego rynku hurtowego. Tandem stworzony przez gastronomik IGRH cyklicznie dostarcza mieszkańcom wielu atrakcji promujących regionalne potrawy. Przed gotującymi tym razem stanął las możliwości. Kucharze i uczniowie sprawnie i po mistrzowsku skompletowali aromatyczne poczęstunki. Smaki lasu, bo tak nazywało się wydarzenie, stanie się przednówkiem festiwalu Dyni i Chryzantemy, który wystartuje na ryneczku już 20 października. Wydarzenie jak zwykle wsparło miasto Gorzów i tu nowość. Do akcji dołączył również Polski Związek Łowiecki. Także impreza była po dziku, pachnąca, przepyszna i fantastycznie grzybowa. Pod koniec września w pięknych okolicznościach przyrody oficjalnie otwarto Zagrodę Młyńską w Bogdańcu. To kolejna filia Muzeum Lubuskiego, która tym razem przybliża zwiedzającym, jak wyglądała praca młyna ponad 200 lat temu. Wspaniale odrestaurowany zabytek będzie służył wystawom, warsztatom i spotkaniom edukacyjnym. Od ziarenka do stołu poznamy, jak wyglądała hodowla, uprawa i przeróbka zbóż. Ile czasu i wysiłku kosztowało ówczesnych mieszkańców wytworzenie mąki, z której powstawał aromatyczny i chrupiący chleb. Stara cegła, słoma, drewno i interaktywna lekcja historii polskiej wsi to atrybuty Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu, którą możemy odwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18. 15 kierunków w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych ruszyło pełną parą na początku października w Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Na powitanie roku odbyła się uroczysta msza w katedrze oraz dostojny przemarsz ulicami miasta studentów i władz uczelni. Po powitaniu gości rektorka JP wręczyła indeksy pierwszoroczniakom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas rekrutacji. Były przemowy, podziękowania, wyróżnienia i odznaczenia. Jednak wszystko, co dobre, szybko się kończy. Teraz przed studentami ciężka charówka przed sesją zimową. Powodzenia! A propos, rozpoczęcie roku akademickiego to ważny moment w życiu każdego studenta. Jednakże powrót do nauki i obowiązków może przysporzyć wielu stresów i rozterek. Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka znalazło na ten problem świetne rozwiązanie. Każdy posiadacz legitymacji studenckiej, który zjawi się na basenie w poniedziałek, otrzyma 25% zniżki. Oferta dostępna jest w każdy jesienno-zimowy pierwszy dzień tygodnia. Jak wiadomo, sport, relaks, rozciąganie i wzmacnianie odporności to studenckie must have, dlatego warto zadbać o regenerację po ciężkim weekendzie i przygotować ciało i umysł do wytężonej pracy. Artyści z Gorzowej okolic czekają z utęsknieniem na galę wręczenia motyli. Co roku z rąk Jacka Wójcickiego, prezydenta miasta, wyfruwają przepięknej urody statuetki. Trafiają one do osób, zespołów czy instytucji, które wybitnie przysłużyły się gorzowskiej kulturze. W tym roku wyróżniona została aktorka Anna Łaniewska i malarz Roman Piciński. Uroczystość jest również symboliczną inauguracją sezonu artystycznego w mieście i dobrą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, takich jak brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis czy odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej. Laureatom i wyróżnionym życzymy wysokich lotów i życzymy sukcesów na dalszej artystycznej drodze.